Polski, matma, fizyka, biologia, historia, chemia, język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański to oczywiste przedmioty maturalne. Ale historia sztuki? Z czym to się właściwie je? To jest taki przedmiot na maturze? Kasia, czy matura z historii sztuki jest trudna? To pytanie, które naprawdę dostaję co roku najczęściej od moich maturzystów, którzy zastanawiają się, czy po prostu dadzą sobie radę i czy warto historię sztuki dopisać do swojej deklaracji maturalnej. I dzisiaj na to najbardziej hot pytanie odpowiem w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. W ogóle wynikają te pytania i trudności i dlaczego matura z historii sztuki i zakres wymaganej wiedzy do tej matury nie jest dla nas tak oczywisty, jak na przykład zakres do matury z języka polskiego. Ano przede wszystkim dlatego, że historia sztuki to jest przedmiot, który jest dodatkowy i jest to przedmiot, który niestety w polskich szkołach średnich po prostu nie istnieje. Jeżeli istnieje, to powiedziałabym, że tak w 20%, z czego 10% to są szczęśliwcy uczęszczający do ogólnokształcących liceów, w których z jakiegoś powodu jest nauczyciel, który wykłada ten przedmiot, och, chwała tym ludziom, a drugie 10% to są licea plastyczne w Polsce, które po prostu 4 lata mają ten przedmiot w programie i on jest tam nauczany na zazwyczaj bardzo dobrym poziomie. Reszta? 80% zdających co roku maturę z historii sztuki to są osoby, które przygotowują się do tej matury samodzielnie, czyli poza szkołą. I nawet jeżeli robią to z korepetytorem, z kursem online, czy z jakimiś materiałami, które kupili, zdobyli w internecie, to nadal jest to wygospodarowanie czasu własnego po szkole. Po prostu robienie tej matury na własną rękę. I to jest największa trudność oczywiście, bo tutaj potrzeba albo bardzo dobrego nauczyciela, bardzo dobrego kursu, albo bardzo dobrej własnej dyscypliny i po prostu samozorganizowania się. I faktycznie trzeba powiedzieć, że to ta pozornie samodzielna nauka do matury z historii sztuki jest tym kamieniem milowym, jeżeli chodzi o naukę do tej matury. Czemu powiedziałam natomiast, że to jest pozornie samodzielna nauka? Dlatego, że oczywiście czas trzeba sobie samodzielnie wygospodarować, ale to już nie jest rok 2007, tak jak ja zdawałam maturę w tym roku i faktycznie byłam zdana tylko i wyłącznie na to, co udało mi się upolować w bibliotece miejskiej, albo czym zarzuciła mi pani od WOKU, wiedzy o kulturze, która była po malarstwie i coś tam wiedziała, ale nie umiała nauczyć tak konkretnie pod egzamin. No i nie było nic więcej, nie było kursów online, tak jak dzisiaj na przykład ja prowadzę. Nie było nauczycieli, którzy ogłaszali się w internecie z korepetycjami, bo wtedy istniał tylko gadu-gadu komunikator. Nie było Skype'a, nie było Zooma i tych wszystkich dobrodziejstw, które dzisiaj mamy, które macie, które ty masz i z których możesz korzystać. Dzisiaj internet oczywiście jest pełen wiedzy i trzeba uważać na to, żeby oddzielić to, co rzetelne, od tego, co nierzetelne. Żeby wiedzieć też, komu można zaufać w internecie. Wiadomo, to jest zupełnie inne wyzwanie. Natomiast faktycznie te materiały są i dostęp do wiedzy jest dużo lepszy i dużo większy. Więc możesz się zapisać na kursy online, które na przykład ja prowadzę. Albo na przykład możesz skorzystać z korepetycji u nauczycieli, którzy uczą online. Albo możesz skorzystać z materiałów, które nauczyciele z ogromnym doświadczeniem, na przykład tak jak ja z 15-letnim, tworzą i też udostępniają na swoich stronach internetowych. Więc dzisiaj tak naprawdę zostaje Ci ta organizacja i przede wszystkim odsianie wszystkiego tego, na czym nie warto się skupić. Oczywiście w tym pomagają kursy, bo wtedy jesteś prowadzony, prowadzona, prowadzone za rękę i odpada Ci wszystko to, co musisz zrobić, kiedy nauczyciela nie masz. Kolejnym takim problemem, który występuje, jeżeli chodzi o maturę z historii sztuki, to jest brak jednego podręcznika, który by zespajał całą potrzebną wiedzę do matury z historii sztuki i który po prostu też tą wiedzę by wyczerpywał. Powstaje co prawda nowy podręcznik do matury z historii sztuki nareszcie, bo Osiska nie wiem ile ma lat, 30 i ten podręcznik jak powstanie będzie dobry, natomiast no niestety jeszcze nie istnieje w całości. Więc na ten czas, kiedy nagrywam film w 2023 roku, niestety nie istnieje podręcznik do matury z historii sztuki. Co ważniejsze, nie istnieje też oficjalny spis dzieł sztuki, które trzeba znać do matury, co do jednego. Jeżeli chodzi o wymagania egzaminatorskie, oczywiście możemy zajrzeć do informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tam zobaczymy, jakie są ogólne wymagania, czyli czego musimy się nauczyć tak mniej więcej, oraz jaki jest zakres, czyli nawet w nowej formule zobaczymy wylistowane nazwiska najważniejszych artystów, natomiast ciągle nie jest to wyczerpująca, zamknięta lista rzeczy, które musisz ogarnąć do matury z historii sztuki, dlatego samodzielne przygotowanie jest tak trudne.
Dlatego w odpowiedzi na te trudności, o których teraz opowiedziałam, przygotowałam drugą część tego filmu i w niej opowiem Ci o tym, jakie są moje tipy sprawdzone przez 15 lat uczenia do matury z historii sztuki i do olimpiady artystycznej, jakie mogę dać Ci tipy, od czego warto zacząć i na czym się skupić, żeby do tej matury faktycznie dobrze się przygotować. Po pierwsze i najważniejsze, sprawdzone, rzetelne materiały, które musisz sobie zgromadzić. Przede wszystkim potrzebujesz wiedzy kontekstowej, czyli potrzebujesz takich materiałów, jak no powiedzmy na przykład moje prezentacje do matury, w których jest opisany kontekst epoki i w ogóle możesz się zorientować, co się dzieje wtedy in general w świecie, w którym sztuka powstaje. Dalej potrzebujesz sobie zgromadzić materiały ilustracyjne, czyli przede wszystkim kanon dzieł i musisz znać wszystkie dzieła, umieć je rozpoznać, wydatować i takie podać podstawowe dane faktograficzne, tytuł, autor i przypisanie do stylu, kierunku, ugrupowania. No i tutaj oczywiście wchodzą nam na przykład moje fiszki, które robią to za Ciebie i nie musisz już szukać tych wszystkich zdjęć gdzieś tam po internecie i masz je uszeregowane w konkretne foldery i są podzielone na epoki, kierunki, ugrupowania. Tego wszystkiego nie musisz samodzielnie robić. Dalej, to co potrzebujesz, no to przede wszystkim nauczyć się takich praktycznych umiejętności. To samodzielnie do zrobienia jest oczywiście trudne, na pewno trudniejsze niż jak się ma nauczyciela albo jest się w kursie. Co nie znaczy oczywiście, że jest to niemożliwe, dlatego że dla chcącego nic trudnego. Jest wiele przykładów, które możesz przeanalizować chociażby w starych arkuszach maturalnych i analiza to jest przede wszystkim umiejętność, której się nie ogląda, to się ćwiczy. Tak jak zawsze mówi Ewa Chodakowska, to się ćwiczy, tu się nie ogląda. I to jest złota zasada analizy i wypracowania na maturze z historii sztuki, bo to są takie naprawdę dwa bardzo ważne elementy, które dają ogrom punktów na maturze z historii sztuki. Do nich trzeba się świetnie przygotować. No i na przykład jak trafiasz do kursu, to oczywiście wiadomo, ja na przykład sprawdzę Ci zadania domowe, które będą analizami, masz to z głowy. Ale jeżeli uczysz się samodzielnie, to też możesz obejrzeć sobie na przykład webinar analizy dzieła sztuki i na tej podstawie po prostu zrobić sobie listę, jakie są rodzaje kompozycji w obrazie, jakie są rodzaje kompozycji w rzeźbie, a co analizujemy w bryle w architekturze, a co analizujemy na rzucie w architekturze, jak wygląda przekrój, a jak wygląda plan obiektu i tak dalej, i tak dalej. I potem oczywiście jak poznasz podstawy, ktoś Ci to wyjaśni, no to wtedy możesz się brać za praktykę i to Ci bardzo polecam. Czyli historii sztuki uczymy się nie tylko teoretycznie, nie uczymy się tylko wiedzy kontekstowej i tylko dzieł, ale uczymy się też praktycznie, uczymy się analizować dzieła sztuki w praktyce i przede wszystkim pisać wypracowania. I właśnie do wypracowania teraz chciałabym przejść, bo to jest bardzo ważny punkt. To jest rzecz, która daje aż 1/3 punktów na maturze i do wypracowania warto się przygotować, warto chociażby też obejrzeć jakiś webinar, który mówi o zasadach, mówi o tym, gdzie egzaminator będzie próbował zabrać Ci punkty, jeżeli się wpakujesz w tarapaty, jak tego nie robić i jak tych punktów po prostu nie stracić, a jak je łatwo nałapać. Więc polecam Ci też przynajmniej właśnie taki webinarek sobie obejrzeć, no a najlepiej oczywiście trenować. W moich kursach na przykład jest zawsze wersja VIP-owska, w której egzaminatorka maturalna, która współpracuje z Art Freakiem, zawsze sprawdza takie prace i można mieć je zagwarantowane do sprawdzenia. Także polecam Ci, są takie opcje, dobrze jest wiedzieć, jakie się ma opcje. I na koniec tego odcinka jeszcze moje rady i wskazówki, takie tipy, czyli gdzie jeszcze zajrzeć i co jeszcze sobie wpisać na swoją to-do listę, żeby do tej matury się dobrze przygotować. Po pierwsze, polecam się polubić ze słownikiem terminologicznym sztuk pięknych. Ja polecam pana Kozakiewicza, bo to jest najlepsze opracowanie. I przede wszystkim trenować sobie słownictwo, bo ono Ci da dużo punktów i po prostu też ładniejsze wysławianie się w wypracowaniu. Po drugie, do każdej epoki wypisuj sobie konteksty, dlatego że to jest ekstremalnie ważne i też da Ci sporo punktów na wypracowaniu. Ucz się również dodatkowych informacji, takich jak techniki artystyczne, źródła, tematy ikonograficzne, mecenasi i tak dalej. To są też ważne informacje, je można dosyć szybko nabyć. Ja na przykład co roku w kwietniu robię takie powtórzenie właśnie pewniaki maturalne i tam wtedy to wszystko sobie powtarzamy, ale warto też stosunkowo, jak się uczysz do przodu chronologicznie, idziesz przez epoki, no to też warto od razu sobie gdzieś tam to zaznaczać. No i oczywiście warto przerabiać stare arkusze maturalne. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych 15 lat arkuszy. Przerób oczywiście wszystkie z nowej formuły, a później te z 2015 formuły, a jak już Ci nie starczy, to nawet te z jeszcze wcześniejszej formuły, bo po prostu trening to trening. Trening czyni mistrza. Poza tym otaczaj się sztuką, gdzie możesz. Historia sztuki nie jest najprostszą maturą, bo to jest bardzo obszerny materiał, więc odpowiadając wprost na pytanie z tego odcinka, czy matura z historii sztuki jest trudna? I tak, i nie. Jest obszerna,
ale bardzo przyjemna do nauki. I przez to często wybierają ją osoby, które po prostu szukają dodatkowego przedmiotu na maturze, rozszerzonego, ale których na przykład męczy historia, albo męczy WOS, albo nie chcą pisać fizyki, informatyki. Szukają dla siebie czegoś ciekawego, co też będzie ich rozwijać. No to właśnie wtedy historia sztuki jest idealnym wyborem, bo ona po prostu jest ciekawa. I fajnie się tego uczy, też dla wzrokowców jest dużo łatwiejsza do nauki na pewno, bo tutaj po prostu działamy na materiale wizualnym. Więc otaczaj się sztuką, chodź do galerii, nawet w swoim małym mieście możesz znaleźć ciekawe, interesujące obiekty. Przede wszystkim też jak chodzisz na spacery ze znajomymi po mieście, to nie patrz pod nogi, tylko patrz do góry, sprawdzaj, jakie są gzymsy, jakie mamy elementy architektoniczne. Opowiadaj o tym, żyj tym. Jak coś potrafisz komuś wyjaśnić i komuś opowiedzieć, to znaczy, że to rozumiesz. I to jest też bardzo dobra z metod nauki historii sztuki i powtarzania sobie tych wszystkich terminów i detali. I ostatnia rada ode mnie na dzisiaj to przede wszystkim regularna nauka. Jak nie będzie regularnej nauki, to nawet najlepszy kurs Cię nie zbawi. Niestety tak to działa. Musisz zrobić to samodzielnie. To, co my, nauczyciele, możemy Ci dostarczyć, to świetne materiały, zachęcenie, motywacje. To możesz dostać ode mnie na przykład w kursie, ale no, ja za Ciebie się nie nauczę, więc musisz postawić na regularną naukę. Na przykład w moim kursie maturalnym triatlon, który jest roczny, trwa 7 miesięcy, mamy taką zasadę, że musisz obejrzeć 20 minut dziennie wideo materiału codziennie i wtedy faktycznie do maja na spokojnie zdążysz. Więc to są tego typu widełki. Oczywiście, jeżeli chcesz jeszcze więcej powtarzać, chcesz robić notatki, no to sobie dodaj jeszcze tego czasu, ale 20 minut dziennie codziennie w dni robocze, bo w weekendy odpoczywam w Art Freaku, to jest takie minimum, żeby faktycznie na spokojnie, takim normalnym tempem przygotować się dobrze do matury z historii sztuki w maju. Mam nadzieję, że w tym odcinku dałam Ci wiele takich praktycznych tipów, że pomogłam i że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak jest, zostaw koniecznie komentarz i łapkę w górę, żeby algorytm też wiedział, że nakarmiłam Cię tutaj bardzo dobrą, solidną, jakościową wiedzą, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!